co mężczyzn pociąga w młodych dziewczynach, można się spodziewać, ale dlaczego dziewczyny, zamiast interesować się równolatkami, nastolatkami również, szukają czegoś więcej? I czasami jest to zauroczenie i taka potrzeba do racji, ale czasami przemienia się to w romans, tak jak w przypadku serialu Pod powierzchnią, który obserwujemy z napięciem, drodzy Państwo, w każdą niedzielę o 21:30. Dokładnie tak, Bartłomiej Topa w tej roli właśnie, jak widzą Państwo, i jego namiętna relacja z uzdolnioną uczennicą. Dlaczego młoda dziewczyna traci głowę dla mężczyzny? No, właściwie temu mężczyźnie bliżej do jego, jej ojca, prawda, niż kolegów. To czego te młode dziewczyny szukają w relacjach ze starszymi mężczyznami? Ja nie byłabym są, gdybym nie odwróciła kota ogonem, czego mężczyźni szukają w relacjach z nastolatkami, tak? Postawię tezę, bo, że seksu. Bo przełożę... No. Niekoniecznie, no bo nawet odwołując się do serialu, tutaj też jest to dobrze pokazane, to jest bardzo często... To wynika z różnych problemów komunikacyjnych z partnerkami w podobnym wieku. Czyli relacja z nastolatką jest o wiele emocjonalnie prostsza. I tu możemy wrócić do tego, dlaczego nastolatki się angażują w tego typu relacje. Tak. I są dwie ścieżki. Ja dzisiaj na użytek programu rozmawiałam z nastolatkami, kilkoma zaprzyjaźnionymi, i zapytałam się, co 15-16-latkami, co sądzą na ten temat. I powiedziały, że są dwie drogi. Jedna dotyczy takich nastolatek, które czują się dorosłe i daje im to poczucie kobiecości, niezmiernej atrakcyjności. Gdzieś źródłem oczywiście będzie niższa samocena. I taka, przepraszam, i taka znajomość to potwierdza ich tą dorosłość. Tak, one są po prostu dojrzałe, bardziej dojrzałe niż równolatki. Znaczy, no nie oszukujmy się, że trudno, no człowiek dojrzewa mniej więcej do 20 któregoś roku życia, tak, na poziomie psychicznym. Tak. No i myślę, że to każdy ojciec, który jest, i matka zresztą, który rodzice 15-16-latek dobrze wiedzą, że to jeszcze osoby dorosłe, samodecyzyjne nie są. A druga droga, pani doktor? Druga droga, no to jest ta, o której często się mówi, że dziewczyna poszukuje trochę ojca. Czyli, że poszukuje uczucia i nastolatek, kolega, tak, który by się w niej zakochał, jakby nie może zaspokoić w tak dojrzały sposób takiej potrzeb emocjonalnych. Czyli motywacja mężczyzny jest inna, z reguły motywacja dziewczyny jest inna, jest wtedy zakochana bez pamięci. Ale jak ta nastolatka poszukuje, co to znaczy, że swojego nie miała, albo był nieobecny, albo nie spełnił roli oczekiwań? Tak. Nie spełnił jej potrzeb emocjonalnych. Jakie są rokowania takich związków? Tak, no, otwartym tekstem. Jeżeli chodzi tak, no otwartym, mówiąc otwartym tekstem, no nieszczególne. To jest jasne, że dziewczyna w którymś momencie rzeczywiście staje się kobietą, dojrzewa i idzie swoją drogą, tak? Jeżeli motywacja mężczyzny też była tutaj no wyłącznie seksualna, no to też jest jasne, że... Ale nie wykluczamy, że może to być jakaś też fascynacja, tak jak w przypadku tego związku. Oczywiście, że to się zdarzy. Tak, w serialu Pod powierzchnią, prawda? Okej, jest tam też erotyzm, ale też takie właśnie zafascynowanie. Ale to są takie historie, kiedy w pewnym sensie mężczyzna wychowuje sobie tą dziewczynę na partnerkę. No dobrze, a co zrobić w takiej sytuacji, kiedy martwimy się o nasze dziecko? Mamy w domu córkę, która jest wyraźnie pod wpływem dużo starszego mężczyzny i obawiamy się, że... I powiedzmy, że jest to nauczyciel. Na przykład. No ja nie będę tutaj optymistką, bo w pewnym sensie już jest za późno, bo jak podawałam źródła, tak, źródłem są pewne braki emocjonalne albo dosyć niska samoocena. To się wszystko kształtuje wcześniej. I edukacja seksualna, rozmawianie, tak, jeżeli dziewczyna nie ma takiego wyobrażenia, że nie jest wychowana w ten sposób, że do miłości dochodzi się pewnymi etapami, tak, to może ten etap romantycznego poznawania siebie z równolatkiem i odkrywania różnych etapów relacji z drugą płcią po prostu pominąć. Okay. Więc sytuacja nie jest prosta, no ale myślę, że warto rozmawiać też o tym, że tego typu uczucia są czymś naturalnym. I że warto się przyjrzeć, jakie cechy w mężczyźnie
imponują dziewczynie, także jest to pewna forma zauroczenia. Dziękujemy tak bardzo. Dziękujemy. Polecamy śledzić losy bohaterów pod powierzchnią. Dzieje się tam bardzo, bardzo dużo. Jak tam ta sytuacja się rozwikła.